Siemano, witajcie po raz kolejny. Trochę dużo, trochę się dzieje tutaj u nas, także dzisiaj wymiana łożysk. Moim zdaniem bardzo uzasadniona. Nie wiem, jak będzie widać, ale staram się, żeby coś było widać. O, zobaczcie. To chyba już wielki czas na wymianę. Teraz tak, to już mam poodkręcane, ale wam pokażę sposób, w jaki to odkręcałem. Po prostu, jeżeli zaczniemy ciągnąć rurą, to często gęsto nam przeskoczy imbus, jest pozamiatane. Przeskoczy po prostu tutaj na tych i już jest po śrubie. I nie odkręcimy tego. Ja to zrobiłem po prostu tak. Naprężyłem ręką i tu uderzałem młotkiem w ten sposób. Każda jedna puściła i każda jedna puści. Na zasadzie po prostu klucza udarowego. A co teraz? Chcemy wyciągnąć tą końcówkę. Oczywiście niby są jakieś tam ściągacze, coś takiego, ale podstawiamy tutaj podstawkę, odkręcona nakrętka. Najlepszy sposób i tym sposobem idzie zawsze. Także mamy rozebrane, odjechane. Trzeba było wybić taką tu zaślepkę od dołu, co przechodzi. I teraz wybijamy łożysko stare. Jest. Zobaczcie, jakie jest wyrobione to łożysko. Aż tutaj rolki wyrobiły dziury w tym bieżni. To jest bieżnia dolnego łożyska. Zobaczcie. To dopiero zbite. Ja widziałem. Także mam już złożone. Najtrudniej co było złożyć, to było wsunąć z powrotem na swoje miejsce płoś. Ale najstarszą metodą na świecie, czyli tak długo dziubać, aż w końcu wejdzie, weszło. Teraz co? Zostało mi, bo śruby przyłapywałem, ale chcę je po prostu dać na klej. Wiadomo, bo się zaczną luzować, to niestety nie będzie takie różowa naprawa, bo wtedy trzeba na grubsze gwinty robić. To nie jest dokręcane, a zobaczcie, już praktycznie został tylko minimalny luz. Wszystko fajnie stoi, wyżej jak było. Tu zresztą już widać lekkie przytarcie tego wypracowania. No ale jaki plus całej tej naprawy, co mnie zaskoczyło, to że pierwszy raz rozbierałem, bo było widać po prostu, że to wszystko jeszcze wszystko w oryginale. Jak na taki stary ciągnik, to cud. I co jeszcze ciekawe, tu od spodu jest takie coś i się zastanawiałem, co to może być, a teraz już wiem. To jest tu przykręcone, to prawdopodobnie jest nóż. Czyli jak zawinie się jakiś sznurek, czy jakieś siano, czy coś w tym stylu, to po prostu zostanie przecięte i nie pozwoli nawinąć się na ten. Bo jak tu się coś nawinie i na ten, to zaraz mamy rozwalony uszczelniacz, ten duży. Także nie będę przedłużał, a trochę się spieszę, bo muszę skoczyć do armiru, tu do powiatówki. Zobaczyć, co to słychać, dawno nie byłem. Mam sprawę, także by było na tyle, taka wymiana łożysk. Myślę, że bardzo ważna rzecz, ważny punkt w tego typu ciągnikach. Pytania? Oczywiście czekam na komentarze, opinie. Do następnego razu. Trzymajcie się, na razie, cześć.